Cześć, tutaj Kryptokozak. Witam Was w kolejnym materiale. Dawno się nie słyszeliśmy. Wiadomo, że teraz jest marazm na rynku, a dodatkowo oczywiście wakacje, lato, więc trochę mniej człowiek skupia uwagi na tym, co się dzieje wśród kryptowalut. Odpoczywa przed kolejną hossą. Natomiast oczywiście nadal trzeba ten rynek obserwować, śledzić, edukować się i jakby nie było inwestować, bo jak wiemy, bezcel najlepszym momentem, kiedy się inwestuje w kryptowaluty, natomiast hossa służy do tego, żeby te zyski wypracowane realizować. Dzisiaj chciałbym Wam poopowiadać, co według mnie, oczywiście jest to moje prywatne zdanie i nie należy tego traktować jako poradę inwestycyjną, a bardziej jako przedmiot do własnych analiz i tworzenia własnych strategii inwestycyjnych. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o wybranych kryptowalutach, które według, o tych takich mniejszych kryptowalutach spoza pierwszej setki, jeżeli chodzi o kapitalizację, które mają szansę przetrwać tą bessę i dać solidny procent w następnej hossie. Jak wiemy, jak wiecie, większość niestety projektów, które powstały podczas ostatniej hossy, jej nie przetrwają aktualnej bessy. To znaczy, oczywiście projekty mogą funkcjonować, natomiast nigdy nie będą się rozwijały i nie będzie miało to przełożenia na kolejne ATH względem tego, co miały już kilka miesięcy temu. I niestety tak będzie, tak jak powiedziałem, z większością projektów, natomiast oczywiście będą niektóre projekty, które wrócą. Z ATH, z nowym ATH, nowy projekt będzie rozbudowany, dana aplikacja, dany projekt będzie bardziej rozbudowany i jeszcze poszerzy tak jakby zasięg swoich klientów. I o takich kryptowalutach chciałbym dzisiaj porozmawiać. Oczywiście dużo słyszy się, w co inwestować teraz. Jest bessa, tak, są spadki, zaraz zobaczymy, bo to jest bardzo miarodajny wskaźnik, który zaraz Wam pokażę, który zresztą już kiedyś pokazywałem. Natomiast w co inwestować, tutaj często jakieś na fora pytania padają. No, najczęstsza odpowiedź: Bitcoin i Ethereum. I oczywiście ma to sens i jest to jak najbardziej prawda. Jeżeli mamy kupować, to jak najbardziej powinniśmy kupować. Na pewno przetrwają tą bessę i jak najbardziej Bitcoin i Ethereum, no jest to niemalże niemożliwe, żeby nie przetrwały. No wiadomo, że bez Bitcoina blockchain tak jakby no dużo by tracił i na pewno jeżeli Bitcoin by nie przetrwał, no to cała idea blockchainu mogłaby, możemy powiedzieć, runęła. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, tak jak powiedziałem, no oprócz tych kryptowalut są inne, które na pewno przetrwają. I to, co jest istotne, powinniśmy inwestować również w kryptowaluty mniejsze, które dadzą nam znacznie więcej zarobić niż wspomniane dwie kryptowaluty, bo oczywiście Bitcoin da zarobić, natomiast da zarobić najmniej. Ethereum na pewno jest już obarczone większym ryzykiem, natomiast w przypadku tak jakby dalszej adopcji przez rynek i kolejnej hossy na pewno da zarobić procentowo dużo więcej niż Bitcoin. A ja chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o kilku projektach, które na pewno dadzą zarobić więcej niż i Bitcoin, i Ethereum. Oczywiście przy założeniu, że przetrwają. To moje przypuszczenia są tylko moimi przypuszczeniami.
Natomiast tak najprawdopodobniej będzie. Dobra, żeby nie przedłużając, to tylko zaczniemy może od tego wskaźnika, o którym tutaj powiedziałem, który jest dość miarodajny, gdzie jesteśmy i jak na to wszystko patrzeć, czyli podstawowy wskaźnik, czyli all time high, czyli tak zwany ATH, czyli maksymalna cena, jaką dany coin osiągnął, versus do ceny, jaka jest aktualnie dla kryptowalut, czyli dla Bitcoina 21 134 tysiące dolarów. W tym momencie to mamy ATH jest 69. Bitcoin musiałby wzrosnąć 226%, żeby dojść do ATH, a spadek od ATH do aktualnej ceny to jest 69%. W przypadku Ethereum, jak widzimy, jest 1339 po dość solidnym wzroście przez ostatnich kilku dni. Mamy 264%, spadło 72%. I to tak jakby są jedne z kryptowalut, które najmniej straciły, bo jak już zjedziemy sobie powyżej tam siódmego miejsca, gdzie większość to były stablecoiny, Cardano, jak widzicie, 85, Solana, Polkadot, Shiba, Inu, Tron, chociaż Tron akurat tutaj dość mało spadł, AVAX, Polygon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jak widzicie, nadal większość projektów jest na minus od ATH między 70 a 90%, Litecoin 86%, Uniswap 83% na minusie, Kronos 87%, Chainlink 87%, więc Atom 79%, no są to, jest tanio, po prostu nadal mimo wszystko, że ostatnie dni były, można powiedzieć, taką walką i chyba nawet wybijemy się na razie górą, więc myślę, że tutaj najbliższe dni dla kryptowalut zaświecą zielenią, to mimo wszystko to jest jeszcze dobry moment, jest cały czas dobry moment na zakup. Oczywiście, tu już też dodam, jeszcze mam nadzieję, że będą spadki, bo jak wiecie, ja tutaj sobie cały czas ten portfel powolutku oczywiście buduję. Nigdy nie wiem, kiedy będzie to już ten ostateczny dołek. Natomiast nie zamierzam i nie chcę nawet w niego trafić. Bardziej wolę kilka zakupów w okolicy dołka, bardziej będą mnie satysfakcjonowały. Jak widzicie, tutaj przejeżdżam Wam coraz niżej. EOS na przykład 95% na minusie od ATH. Jest poniżej dolara, no naprawdę te ceny wyglądają bardzo, bardzo atrakcyjnie. Graf, to jest moje duże zaskoczenie, 96%, no ale jak widzicie, jest tutaj dość dużo do zyskania, oczywiście, jeżeli te kryptowaluty wrócą z powrotem do swojego ATH. A czy to się uda, zobaczymy. No Waves tutaj, mój konik, 91% na minusie, szczyt 61%, no dobra, okej, okay, dobra, także tak jak widzicie tutaj te wartości, jest tanio i teraz pytanie, czy będzie taniej jeszcze. A teraz przechodząc już do tutaj tych projektów, o których chciałbym Wam wspomnieć, to zacznijmy sobie od Polka Starter. Natomiast tutaj może niekoniecznie chciałbym się skupić na konkretnie tym projekcie, a bardziej tutaj poruszyć kwestię launchpadów. Polka Starter jest jednym z nich, jest to
launchpad dla projektów, które są tak jakby emitowane na tym rynku tak zwanym pierwotnym. Oczywiście launchpadów jest masę, na każdą sieć powstało po kilka, nawet po kilkanaście launchpadów. Oczywiście są mniejsze, większe, mniej popularne, bardziej popularne. Natomiast tak na dobrą sprawę wszystkie, inaczej, przetrwają wszystkie launchpady, które są oparte o sieć, która przetrwa. Tak? No jeżeli powstał jakiś launchpad na ekosystemie, który niestety pójdzie w niełaski inwestorów, no to suma, na logikę wszystko biorąc, no to oczywiście dany launchpad też nie przetrwa. Natomiast musicie wziąć pod uwagę, że większość w tym momencie launchpadów, po pierwsze, no wiadomo, że tych emisji jest mniej, no bo nie ma hype'u na zakup kryptowalut, więc nowych projektów też się nie emituje. Tym samym launchpady nie zarabiają, tym samym ich wyceny są bardzo, bardzo na niskim poziomie. W tym momencie Polka Starter jest po 0,53 dolara, a jak zaraz tutaj sobie zobaczymy, all time high 7,51, czyli od ATH 92%. Zaraz pokażę Wam wykresik. Wyglądało to mniej więcej tak. Szczyt mamy dokładnie 17 lutego 2021 roku. Natomiast ten taki szczyt ostatniej naszej hossy, no to jest końcówka grudnia 2021, kiedy był 4,30. Więc jak widzicie tutaj, akurat jeżeli chodzi o sam ten projekt, też jest dość duży gap do zyskania, tak, tą lukę, jak wrócimy do tego ATH, gdy znowu te wszystkie launchpady zaczną funkcjonować, działać, to jak najbardziej tutaj myślę, że ten projekt jak najbardziej zarobi, i to niemało. Aczkolwiek, tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, kiedy tak jakby ten nowy nowa hossa spowoduje znów te potężne ilości nowych projektów, gdzie ludzie zabijali się, żeby chociaż trochę kupić jakieś redukcje. No i to wszystko tak jakby miało przełożenie, tak, tam trzeba było nabywać tokeny launchpadów, je blokować i na podstawie tego bierzesz udział w losowaniach, różne, że tak powiem, metody przydziału nowych tokenów przez launchpady. Także podczas waszych analiz i budowy portfela na pewno weźcie pod uwagę solidne launchpady na solidnych sieciach. I to jak najbardziej będzie funkcjonowało, tylko oczywiście jeszcze trochę przed nami. Kolejny projekt, bardzo dobrze Wam pewnie znany, mi również, to jest WAX, czy WAX, jak kto woli. Token użytkowy do gamingu, do NFT. O tym tokenie już jeden z pierwszych moich filmów powstał, jak opowiadałem, jaki duży potencjał jest tego tokena. Nad tym się nie będę rozwodził, tylko chciałbym poruszyć tak jakby kolejną działkę kryptowalut, która w tym momencie jest prawie że, może nie do końca, ale mimo wszystko zblokowana. I tak jakby i prawie się nic nie dzieje, mianowicie gaming i NFT, trading kartami NFT, to z czego WAX się, w czym się specjalizował, czyli był tym tokenem rozliczeniowym w większości gier, w marketplace'ach takich jak Atomic Hub. Tak jakby no przez to, że hype niestety na razie jest daleko stąd, no to wiadomo, że tam się niewiele dzieje, tak? No są gry, które
funkcjonują, tak jak Prospectors czy inne, ale tam tak jakby no, bardzo niewiele się dzieje, ceny spadły do śmiesznych wartości w porównaniu do tego, co było. Ceny kart, nie wiem, przykład Colonize Mars, tak, od szczytu, który był już jakiś czas temu, do dzisiaj, no to są jakieś też śmieszne procentowe wartości. Natomiast to wszystko się dzieje, to wszystko jest, to wszystko się rozwija, gry, które powchodziły, gdzie kupowaliśmy te karty, te gry gdzieś tam kolejne etapy tworzą, wspomniany już wywołany do tablicy Colonize Mars, jakieś tam w przyszło już lada moment mają się pojawić jakieś kolejne opcje w graniach, jakieś misje. Gra DeepMind, która tutaj trochę się mniej nią zacząłem interesować. Swój start chyba odkłada, tam natomiast też się mają pojawiać jakieś misje. To wszystko gdzieś tam powoli, wiadomo, że to też wymaga czasu, więc to też jest taki czas przyćmienia, zastopowania, natomiast to wszystko się gdzieś tam, te gry się tworzą, te, które mają powstać, powstaną, te, które już powstały, cały czas się udoskonalają, dochodzą dodatkowe opcje, co w przyszłości będzie miało przełożenie na większą ilość użytkowników, no bo te gry będą po prostu ciekawsze i bardziej dopracowane, a żeby móc zagrać w te gry, potrzebny jest token ten rozliczeniowy WAX, a później za niego kupujemy sobie itemy, NFT do tych gier i tak dalej, i tak dalej. All Time High jest bardzo stary, bo to jest z 2018 roku i jest 2,77. W tym momencie, jak widzieliście, jest 1/10 dolara. Natomiast szczyt taki w tej hoście ostatniej to chyba było 0,8 dolara, z tego co ja pamiętam. No prawie nie, jednak nie 0,8, a prawie dojechaliśmy do dolara 0,95. Więc nawet jeżeli byśmy wrócili do tej wartości około dolara, no to z 1/10 to jest razy 10 do zrobienia. Ten token jak najbardziej przetrwa i myślę, że będzie się miał jeszcze całkiem nieźle. Kolejny token trochę z innej beczki, Travala.com, czyli AVA token, platforma, może tak, platforma, która jest takim kryptowalutowym bookingiem, tak, czyli jest to platforma do rezerwacji zakwaterowania, natomiast to, co jest najistotniejsze, płatności możemy dokonać kryptowalutami i to nie tylko Travalą, ale już wieloma innymi, jest ich tam z kilkanaście, a może już kilkadziesiąt. Przyznam szczerze osobiście, że też dawno z tego nie korzystałem, bo nie było potrzeby, możliwości, natomiast tak jakby ten token również i ten projekt działa już od jakiegoś czasu. On wystartował, zaraz zobaczymy kiedy, ale jest to też projekt, jak widzicie, który na początku, tak, 2018 rok, który stał w miejscu przez długi czas, później nagle wystrzał w 2000 roku do dolara 80. Natomiast jak widzicie, ATH miał koniec, nie, w sumie nie koniec, kwiecień 2021 na poziomie 6,25 dolara. W tym momencie cena tego tokena to jest 0,61, czyli wracając tylko do tego poziomu mamy razy 10, a myślę, że tak jakby tutaj ten projekt też nie stoi w miejscu i cały czas się rozwija. Zobaczmy, jak aktualnie strona internetowa wygląda. Tu się niewiele zmieniło w sumie od ostatniego mojego przynajmniej mojej wizyty tutaj, jak widzicie, pobyty, loty i jakieś aktywności, to wszystko możemy rezerwować. Muszę się tutaj, przyznam szczerze, wam też na nowo zalogować, bo
Dawno tutaj nie korzystałem, nie wiem co nowego tutaj, jakie opcje się pojawiły, natomiast wiem, że też na pewno był staking tokena. Oczywiście za tokena można, za token AVA można było taniej dokonać rezerwacji. Także użyteczność tego tokenu jest. Ludzie podróżowali, podróżują i będą podróżować oczywiście z przerwami na kolejne pandemie, natomiast no, jest to trend nieodwracalny. I w połączeniu z adopcją kryptowalut na pewno ta główna, ten projekt będzie rósł i tak jakby zyskiwał coraz większą rzeszę klientów, a to będzie miało przełożenie na jego wyższą wycenę. Na koniec hobbystycznie, ale jednak jest to prawda, czyli Dogecoin, sekundkę, coś mi się tutaj przywiesiło, natomiast Dogecoin jest oczywiście projektem, który z dużą dozą prawdopodobieństwa również będzie trwał podczas kolejnej hossy. Nie wiadomo, czy będzie aż takim zainteresowaniem się cieszył jak teraz, bo jak widzicie, no, ta kryptowaluta powstała dla żartu, natomiast z żartu do biznesu zaczęło się na początku 2021 roku, gdzie przebiliśmy pół dolara, a w zasadzie byliśmy na ponad 0,6 dolara. Osobiście nigdy Dogecoina, przepraszam, nie to, że nigdy, ale osobiście Dogecoina nie posiadałem w tej hossie. W poprzedniej tak, ale to był poziom właśnie tutaj, a był on mi potrzebny do rozliczenia w transakcji różnymi innymi shitcoinami, gdzie po prostu były tylko kwotowania do Dogecoina innych shitcoinów. No, ale to były dawne czasy i nieprawda. Jeżeli chodzi o ten token, on przetrwa, natomiast czy będzie w stanie wrócić do tych poziomów? No nie wiem, co Elon Musk będzie musiał jeszcze wymyślić. Natomiast, na pewno jeżeli chodzi o ten token, jest ryzyko, jest zabawa, jak to mówią. Osobiście w niego nie będę inwestował, aczkolwiek nie wykluczam, że może znów się cieszyć swoją świetnością. To tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że rzuciłem Wam tutaj temat i w tym wolnym czasie, wakacyjnym czasie, letnim czasie, oprócz wypoczywania, też tak jakby tutaj przemyślicie strategię, jak ten portfel Wasz budować, bo tak jak mówię, to już jest czas, kiedy trzeba to robić jakimiś niewielkimi jeszcze procentami portfela całego, natomiast już coś warto podbierać, bo może być za późno. Oczywiście Bitcoin, Ethereum, tak, natomiast w te projekty później może być za późno wchodzić, bo to może być 2-3 dni, ten projekt może zarobić kilkaset procent. No, tak bywało w każdej hoście i naprawdę ciężko kupować. Wiadomo, że jeszcze warto, ale naprawdę ciężko kupować projekt, który wzrósł 100 czy 200%. Lepiej po prostu mieć go już w portfelu. Oczywiście warto dywersyfikować, nie wchodzić all in, bo może być z tym problem. Jednak, no, jak widzicie, kryptowaluty i ten rynek jest jeszcze bardzo ryzykowny, bardzo zmienny i taki twór jak Bitcoin jest w stanie stracić 70%. Taki twór jak Ethereum też jest w stanie stracić ponad 80%, no teraz już odrobiło, ale tam gdzieś poniżej 1000 zjechał i wtedy było od ETH spadek ponad 80%, więc miejcie to na uwadze, natomiast jeżeli ktoś akceptuje ryzyko, to na pewno mniejsze projekty również w tym portfelu powinny się znaleźć i to nie czekać, jak już rynek zacznie odpalać tak już pod nową hostę, a tylko bardziej jak się konsoliduje i dobierać sobie na jakichś lokalnych dołkach. Tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że
ten aspekt inwestycji Wam się przydał. Podrzuciłem kilka pomysłów, może coś się rozjaśniło Wam, żeby poanalizować nowe launchpady, które powstały, które są. Branża gamingowa, no to też jest temat rzeka. Taki miałem cel, żeby Wam tutaj zachęcić Was do analiz i do analizowania kryptowalut i projektów, które aktualnie funkcjonują. Także tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Hej, pozdrawiam, Krypto Kozak.